Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się teraz bezpośrednio nad Trasą Łazienkowską. Z tym, że po stronie praskiej, bo tutaj też Trasa Łazienkowska zmienia się nie do poznania. Podobnie jak na Agrykoli, wiadukty są wyburzone i stawione całkowicie od nowa. Z tym, że ta inwestycja tutaj jest trochę większa, jeżeli chodzi o zakres pozawiaduktowy, bo tutaj poza wiaduktami powstają nowe okna akustyczne, nowe chodniki, przystanki autobusowe są wyremontowane, no i oczywiście nowa nawierzchnia, nowe przewiązki i ogólnie dosyć dużo zmian w okolicy. No i na pewno dużo utrudnień i jest na pewno tutaj mniejsza możliwość przejeżdżania, jeżeli chodzi o cały plac budowy, bo na samych wiaduktach nie mamy 4 pasów, a tylko i wyłącznie 3. Ale jak ta cała inwestycja wygląda? No to tak, pokrótce i z najważniejszych informacji. Cała inwestycja nazywa się przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Prace obejmują także właśnie okna akustyczne i wymiana nawierzchni w Alei Stanów Zjednoczonych od ulicy Bajońskiej do ulicy Międzynarodowej. Inwestycja ma być zrealizowana w przeciągu 30 miesięcy od podpisania umowy, a inwestycja miała podpisaną umowę 13 grudnia 2022 roku. Cała inwestycja kosztuje około 88 milionów złotych, całkiem ładnie. No i co ważne, ma być zrealizowana właśnie w przeciągu tych 30 miesięcy i jest też dofinansowana ze środków rządowych. No i w ten sposób ta inwestycja postępuje i jest realizowana, jak możecie zobaczyć na tych ujęciach. Tu mamy dokładnie zarysowane to, że starego wiaduktu już nie ma. Samochody jadą w dwóch pasach w kierunku wschodnim, jednym pasie w kierunku Wisły, czyli w kierunku zachodnim. No i w ten sposób tu się to wszystko rozkłada. Następnie mamy podział na dwie jezdnie, z tym, że jedna jezdnia jest głównie dla autobusów, które mają tutaj też swoje przystanki. Jak widzieliśmy, teraz ten autobus wyjeżdżający w tym miejscu. No i w ten sposób cały ruch tutaj został podzielony i tak to będzie wyglądać przez najbliższe, no już nie 30 miesięcy, bo to było w grudniu, ale i tak będziemy mieli z tą inwestycją spokojnie z jeszcze jakieś 2 lata. Przynajmniej będziemy się z nią ciągnąć do 2025 roku na spokojnie. Także jak widzimy, całkiem ciekawa inwestycja, ale zetknijmy sobie na nią trochę z bliska za chwilę. Zanim tego dojdziemy, to jeszcze dolećmy do końca, patrząc jak tutaj jest z lotu ptaka, jak to wszystko wygląda. No widać ewidentnie, że jezdnia po lewej stronie ekranu jest całkowicie zwężona, jest tam mniejszy ruch, bo tylko i wyłącznie głównie dla autobusów. Jest to spowodowane głównie tym, że tam powstają właśnie nowe ekrany akustyczne, jest też przebudowana ta część chodnikowa. No i aby cokolwiek w tym miejscu zrobić, trzeba po prostu zająć trochę jezdni, żeby po prostu mieć jak to stawić, mieć zaplecze techniczne i przestrzeń, aby móc na spokojnie pracować w bezpiecznych warunkach. A tego tak to tutaj wygląda. Też przy okazji, co jest ważne, to jest to, że ta inwestycja bardzo blisko nachodzi w tym miejscu z inną inwestycją, która w przyszłości tej niedalekiej powstanie, czyli tramwajem na Gocław. Więcej o tramwaju na Gocław mówiłem ostatnio w specjalnym filmie, ostatnio kilka miesięcy temu. Więcej informacji macie teraz pod linkiem i w karcie bezpośrednio o tej inwestycji, która będzie w tym miejscu budować nowy przystanek tramwajowy i autobusowy. Tramwaje będą się zatrzymywać nad Trasą Łazienkowską w tym miejscu, autobusy będą miały pod tramwajami przystanki swoje autobusowe i powstanie kolejny, nowy, wygodny węzeł przesiadkowy tramwaj-autobus. Ale to jeszcze trochę w dalszej przyszłości i aktualnie w ramach tej inwestycji tutaj nic nie jest realizowane, pomijając to, że okna akustyczne, które teraz są tutaj montowane, mniej więcej kończą się tam, gdzie w przyszłości inwestycje tramwajów warszawskich się rozpocznie. Także też taka inwestycja tutaj w okolicy jest realizowana, a właściwie będzie realizowana niedługo. No i przez te rodzinne ogródki działkowe będzie tutaj poprowadzona, więc oczywiście działkowcy raczej nie są z tego zachwyceni, ale na pewno powstanie nowy bajeczny przystanek tramwajowy, całkowicie bez ulic, po środku parku i po środku właśnie rodu, tam po prawej stronie mniej więcej, jak teraz było ujęcie kamery. Tymczasem zetknijmy sobie dokładnie z bliska, jak ta inwestycja postępuje. A w tym miejscu możemy zobaczyć, że już faktycznie pojawiają się fundamenty pod nowe słupy, które będą utrzymywać ekrany akustyczne. Ekrany akustyczne oczywiście nowe są przewidziane po jednej i po drugiej stronie, natomiast aktualnie i ta jezdnia jest przebudowana, no bo nie można zamknąć dwóch jezdni i mówić, że wszystko jest ładnie, pięknie, wspaniale i autobusy dalej jeżdżą. Muszą być też samochody osobowe. Choć wiem, że w komentarzach są osoby i za i przeciw samochodom w centrum miasta jakimkolwiek, ale zachowajmy mimo wszystko jakikolwiek umiar. Wszyscy muszą mieć możliwość dojazdu
nie zawsze da się porzucić samochody i nie mieć potrzeby skorzystania z nich. To nie zmienia faktu, że oczywiście powinno się to ograniczać, jak właśnie w tym miejscu widzimy, czyli na tej jezdni, gdzie faktycznie nie ma takiej przestrzeni zbytnio dla samochodów, jest ten pas wydzielony po lewej stronie, to można było tutaj na spokojnie zrobić główny przejazd dla autobusów, które tutaj cały czas jeżdżą, a ich tutaj jest całkiem dużo. Tu widzimy aktualnie prace ziemne, które są niezbędne też do realizacji tej inwestycji, no i ogólnie widzimy też wszędzie, że przystanki autobusowe są właśnie poprzestawiane. Tymczasowe muszą być wystawione, ponieważ w miejscu tych poprzednich, no w niektórych miejscach po prostu jest przekładana sieć, jak i również ekran akustyczny, tam też się mogą pojawiać. Na środku w niektórych miejscach powstały przewiązki, ale to widzieliśmy bardziej na tym krańcu wschodnim, który widzieliśmy przed chwilą, czyli teraz jakby kamera prosto do góry spojrzała, to byśmy właśnie widzieli te przewiązki, one tam się trochę dalej znajdują zakładką, no a w tym miejscu widzimy taki jeden, jest ładny billboard ustawiony, gdzie dokładnie widzimy wizualizację przyszłościową, jak to ładnie, pięknie będzie wyglądać. Oczywiście cukierkowe, ale to dopiero przyszłość, daleka przyszłość. Z góry odpowiadam oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj wiadukt, który w tym miejscu się znajduje, przy nim żadnych prac większych nie będzie realizowanych, ani schody, ani windy nie będą modernizowane w ramach tej inwestycji. To nie jest fragment tej inwestycji. Tak samo jak na Tarasie Łazienkowskiej placu na Zdrożu jest przebudowane w ramach osobnej inwestycji przebudowa placu na Zdrożu, a nie na przykład przebudowa wiaduktu ulicy Saskiej. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć kolejne fundamenty pod nowe ekrany akustyczne, które tutaj będą się znajdować. Widzimy też starą nawierzchnię, która w niektórych miejscach została całkowicie już skuta, w niektórych jeszcze nie. I tu powstaje zupełnie nowy przyczółek, a właściwie został wyburzony na razie stary. Najpierw trzeba wszystko wyburzyć doszczętnie ze starej infrastruktury, aby móc ponownie wybudować zupełnie nowe dwa wiadukty. I to jest niezbędne w tym miejscu. Podobnie jak na wiadukcie nad ulicą Globusową warszawskich Włochach. Tam też podobnie musi być wszystko wyburzone. Całe przyczółki mniej więcej musiały być skute i następnie postawione od nowa. Tu widzimy, że zostało to wyburzone. Gruz mniej więcej ze tego wiaduktu został już mniej więcej wszędzie wywieziony, choć jeszcze widzimy jego szczątki. Teren jest mniej więcej wyrównany i po drugiej stronie ulicy Paryskiej widzimy, że już faktycznie jakieś prace podziemne zaczynają się pojawiać, jeżeli chodzi o wbijanie pal pod właśnie nowe fundamenty dla nowych podpór, które będą tutaj dla wiaduktu. Z palami to może bym nie przesadzał tutaj, bo jak patrzymy na to urządzenie, no to widać mniej więcej, do czego ono będzie służyć. Musi się nawet wiercić, później będą inne elementy tutaj realizowane, więc krok po kroku w kolejnych filmach będziemy widzieć, że faktycznie fundamenty pojawiają się na tej całej inwestycji, no i widać też, że ten stary wiadukt nie jest w najlepszej kondycji, ale stoi, nic z nim się nie stało, jest lepiej niż na ulicy Marwilskiej i faktycznie samochody cały czas mogą tędy jeździć. No i tutaj mam ulicę Bająską. Tak, całkowicie niewidoczna, już całkowicie zniknęła w tym miejscu. No i tutaj drugi przyczółek, już bezpośrednio od tej części z Wałem Międzyszyńskim. I tu dokładnie widać, że no musieli się dosyć ładnie wkopać. Przy okazji odkryli trochę tam podziemnych instalacji, które trzeba też sprawdzić dokładnie. I jeżeli będzie potrzeba, to oczywiście przenieść. No i tutaj oczywiście mamy wyjazdy od drugiej strony. A tutaj patrząc w dół, jeszcze raz możemy zaobserwować właśnie tą dużą skarpę, która się tutaj znajduje. Most Łazienkowski, no już w dzisiejszym filmie nie będziemy go oglądać. Natomiast tutaj na dole panowie właśnie patrzą, może również i panie. Tu mamy zbrojenie w kontenerze, a następnie tam na dole można zobaczyć rury, które zostały właśnie tutaj znalezione, odkopane obok ulicy Bajońskiej. No i też co ważne, jak możecie zobaczyć ogólnie wzdłuż ulicy w tym miejscu trasy Łazienkowskiej nie ma zbytnio możliwości przechodzenia dla pieszych i dla rowerzystów po jednej i po drugiej stronie ulicy. Zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie po stronie południowej. O tym też trzeba pamiętać i też przez to są właśnie w tym miejscu utrudnienia, jeżeli chodzi o możliwość wjazdu na most Łazienkowski. Trzeba robić dosyć duże zakręty tutaj i trochę objazdów, jeżeli chodzi o sam węzeł tutaj Wał Międzyszyński. Ale inwestycja postępuje do przodu i faktycznie trzeba powiedzieć, że całkiem szybko zostało to i sprawnie wyburzone bez konieczności dużych objazdów i dużych utrudnień dla samochodów, jeżeli chodzi o ulicę Pod. No i to jest oczywiście bardzo dobra nowina i to byłoby również mniej więcej tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ta inwestycja postępuje, będzie trwać przez te kilkanaście jeszcze miesięcy, właściwie kilkadziesiąt. I przez te kilkadziesiąt miesięcy, co dwa miesiące będę pokazywać, jak ta inwestycja postępuje w miesiącach parzystych. Cześć!